Prezydent Janusz Gromek, tradycyjnie nasz gość w audycji Komentarze z Ratuszowej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Ja myślę, to można powiedzieć komentarze, dyskusja, a wiele informacji ciekawych dla czasami państwa. Czasami monologii prezydenta. Proszę państwa, temat ważny, który dyskutowany był w Urzędzie Miasta i chciałem pana zapytać, panie prezydencie. Rondo, tych rond w ogóle będziemy mieli całe mnóstwo w Kołobrzegu niedługo. Ja myślę, że do historii przejdę jako prezydent tworzący ronda, ale pamiętam, jak mi się dostawało po schabach, jak budowaliśmy Solną Żurawia, kiedy była... No niestety Kołobrzeg był ogólnie rozkopany i o tych rondach było tak negatywnie, ale jeszcze raz twierdzę, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku to są ronda. Znaczy nie wiem, kto mówił negatywnie, ale akurat tam oj, dużo było takie, dużo. To nie budzi wątpliwości, że ronda jest dzisiaj najlepszym rozwiązaniem. Ale panie prezydencie, powstanie węzeł wyjazdowy z Budzistowa. No i okazuje się, że o ile dla mieszkańców Budzistowa, o czym mówi między innymi wójt Włodzimierz Popiołek, to super sprawa, no to mieszkańcy Kołobrzegu, w tym na przykład chociażby Andrzej Mielnik, znany przedsiębiorca, skarżą się, że dla nich będzie to uciążliwe. A co pan na to? Ja powiem o tych rondach. Mianowicie na czerwiec planowane jest oddanie tego trzeciego odcinka naszej dostępności do portu, inaczej ma obwodnica Kołobrzeska i to będzie na 6 dywizji, a także na ulicy Krzywoustego dwa nowe ronda i to największe ronda i dlatego też niedługo wystąpię, nie wiem w jakiej formie, czy znowu zapytania będą do mieszkańców, do zainteresowanych o te nazwy dla tych rond, bo warto. Ja już widzę takie nazwiska świetne, czy one przejdą, czy nie. Na przykład pan profesor Bartoszewski, na przykład pan pułkownik Kukliński. Generał. Przepraszam, tak, pan generał Kukliński, który tu mieszkał, który tu działał. Ale to zobaczymy, jaka będzie końcowe zatwierdzenie. A co do tego, no właśnie, mianowicie... Przepraszam, a nie myśli pan, że to ma jakieś kontrowersje w związku z tym rondem Kuklińskiego? Kiedyś były dość duże. Na pewno będą. No nie ma idealności, nawet jakikolwiek papież by tu był. W Kołobrzegu Kukliński nie jest dobrze odbierany. Uważa się go za zdrajcę. Wie pan, każdy ma swoje widzenie, ja tylko rzuciłem ja tak nie mówię, sobie. Ja nie mówię, że on jest zdrajcą. Ale mieszkał tu, wiele miast jednak ma Kuklińskiego, ale mamy jeszcze, tak jak powiedziałem, profesora Bartoszewskiego, a mamy jeszcze profesora Gieremka, a mamy jeszcze premiera Mazowieckiego. Prezydenta Lipickiego. Będziemy dyskutowali. I teraz poprzez moje wyjazdy do Szczecina zrobiła się taka sytuacja, że trzeba zrobić to spotkanie w Kołobrzegu, na którym byli zainteresowani, choć niektórzy dzwonili i mówili, że nie wiedzieli o tym, ale są przedstawiciele tych, choć niektórzy nie wiedzieli, nie byli. Mianowicie dotyczy to tego łącznika ulicy Krzywoustego, gdzie jest zabezpieczony teren i trzeba będzie zrobić łącznik pomiędzy tym rondem, tym nowo powstałym, przed rondem Solidarności, aż do S6, która będzie w 2019 połączona. I tam największy moment to jest tak. Z komplikacji. Wyjazd z Budzistowa i wjazd do Budzistowa, no bo jakby się zrobiło poprzek, to nie byłoby tego. I też wyjazd i wjazd na Janiska. Ale tu jest mniejszy problem, bo 163 droga, ten kawałek zostanie w pewnym momencie przekazany dla miasta i miasto będzie miało władanie i właścicielem się stanie. Ale największy problem to jest dla tych, co mieszkają przy ulicy Krzywoustego na wprost i w lewo kierując się do miasta, wyjazdu z Budzistowa. Mianowicie tam w takiej koncepcji, bo to jeszcze nie jest projekt, jest przewidziane, że będzie nasyp dość wysoki i jeszcze bariery dźwiękochłonne i w związku z powyższym no, zaczęła się dyskusja. Na pewno panowie, którzy tu byli z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z oddziału szczecińskiego, przyjęli te wiadomości i będą między sobą dyskutowali. Ja już się nie wtrącam w to. Ja byłem organizatorem tego dla dobra i mieszkańców Kołobrzegu, i mieszkańców Budzistowa, i wszystkich korzystających w przyszłości z tego ruchu komunikacyjnego. I zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie realizowane. Pan zadowolony jest, panie prezydencie, bo wczoraj było podpisanie tutaj u pana umowy na budowę drugiego etapu ścieżki rowerowej do Podczala. Pan jest zadowolony z tempa inwestycji, które są prowadzone w Kołobrzegu? Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Nawet mam informację, choć teraz przyszła zima i jest trochę utrudnienie,
że będą te inwestycje wszystkie przed czasem zrobione. Oczywiście my jesteśmy naznaczeni tym sezonem turystycznym i trzeba to wszystko, bo to wszystko inwestycje prawie, że oprócz budowy szkoły podstawowej numer 3 sali, oprócz tych przystanków, które będą, oprócz śmietników, zakupów samochodu do tych podziemnych śmietników, jest szansa na to, że już niedługo będzie informacja o ośrodkach finansowych z Unii, to bardzo poważnych, może na 6 autobusów, ale to czekamy na pismo w tej sprawie. A te wszystkie komunikacyjne będą do czerwca zrealizowane. I wczoraj podpisaliśmy z firmą Domar realizację pierwszej części z drugiej części, bo to trzeba tak powiedzieć, bo ta jedna część została zrobiona już od Podczela do Grobli. Teraz dwie części są, to jest od Grobli z kładką i od kładki do końca, na wysokości Arki. I ta część została wczoraj podpisana, będzie realizowana przez firmę Domar. Ta druga część niestety została unieważniona z przyczyn braków pewnych dokumentów i proceduralnych. Ten przetarg się odbędzie dosłownie na dniach, a myślę, że zostanie rozstrzygnięty i będziemy mieli piękną, najpiękniejszą ścieżkę, jaka może być, ja myślę, że w Polsce, bo będzie bardzo szeroka nad morzem i będzie wystarczająca ilość tej szerokości i dla pieszego, i dla pieszych z wózkiem, i dla rowerzystów, bo ona miała do tej pory 2 metry coś tam, a teraz będzie miała 3,5 metra. To jest dla samochodu już spokojny przejazd. No czekają rowerzyści, to nie będzie wątpliwości. No i co ważne, to będzie zrobiona z takich materiałów, dwukolorowa i z kostki tej nieryflowanej, bo teraz jest ta nieryflowana, która jak się jedzie, czy to rowerem, czy na rolkach, to jest takie pu, 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 i tak. Ale tego widziałem też, że firma Domar weszła na centrum przesiadkowe. Tak, ano firma Domar weszła na centrum przesiadkowe, jeszcze spina sprawę z geologami i archeologami, ale też do czerwca jest zapisana realizacja tego. Przygotowujemy też następne plany, to znaczy projekt ulicy Portowej, bo ta Portowa to jest też taka bardzo, bardzo brzydka, ale myślimy cały czas o tym, żeby poprawiać stan i jezdni, i chodników, i komunikacji dla mieszkańców Kołobrzegu i tych, którzy przebywają w Kołobrzegu. Jak jesteśmy przy temacie inwestycji, proszę Państwa, nie sposób nie poruszyć tematu rozbudowy urzędu. Ja wczoraj gościłem Violetę Dymecką, Tomasza Tamborskiego, Jacka Kusia, Henryka Serewicza. Prawo i Sprawiedliwość, widzę, ma inną wizję tego, jak to powinno funkcjonować. A pan, panie prezydencie, jak tylko znajdą się pieniądze, rozumiem, jest przekonany, że należy robić to tutaj. Absolutnie tak. Taki pomysł nad tą Maroną tam padł, jakiegoś tam radnego, ale to jest utopijne, bo jeśli my mamy ten urząd już w takim wydaniu, który jest przygotowany na następne lata swojej działalności, bo jesteśmy po remontach, po wymianach drzwi, po zrobieniu toalet, po zakupie mebli, to po co nam szukać coś nowego? A ktoś był w Maronie z Państwa? No ja byłem nieraz w Maronie. No i widział Pan, ile tam trzeba pieniędzy włożyć, żeby to przystosować? Tak tylko zapytam. No dlatego ja nie jestem absolutnie zwolennikiem. To jest zakład przemysłowy. Tak, to jest, ja nie jestem zwolennikiem, to jest wymysł Pana, no niech to będzie Plewko, bo to on wymyślił, aby tylko się pokazać, że nie jest tylko sygnalistą, w cudzysłowie jak to mówią, bo tak piszą w gazetach nawet, nie? Że nie jest tylko tym, który donosi do prokuratury, do CBA i tak dalej, ale też jest radnym, który chce pokazać, że on ma jakieś pomysły. Ale jeśli my mamy projekt i jest szansa na ten projekt, na to miejsce pozyskania kilkunastu milionów złotych, gdzie warunki pracy będą nie tylko dla urzędników, bo ludzie myślą, że urzędnik to już jest coś B, coś złe i tak dalej. Nie, my od prezydenta po urzędników, nawet tego najniższego szczebla, nawet te panie, które bardzo szanuję i kocham, sprzątające, służymy wam, mieszkańcom Kołobrzegu i chcemy dalej służyć, ale w godnych warunkach, przecież ta sala mniejsza, ta sala większa. Jeśli byśmy zdobyli te środki, pobudowałoby się w nowej konfiguracji, windy by były, to jest po pierwsze bardzo ważne, ale by te sale były i te sale nie służą tylko do tego, żeby tam były posiedzenia rady czy cokolwiek, ale dla mieszkańców Kołobrzegu, tam co i luź się odbywają spotkania, a to trzeciego wieku, a to pionierów, a to Wigilia, a to Wielkanoc, a to z ludzie, którzy kiedyś walczyli o Kołobrzeg, też mają tam swoje spotkania, to ma służyć dla wszystkich, którzy mają taką potrzebę i ku temu idziemy. A ja liczę, panie prezydencie, że to się uda i że wreszcie uda się przybudować skwer miast partnerskich.
Miałem okazję być w Lublinie, widziałem jak tam została zrealizowana inwestycja i liczę na to, że powstanie tu piękna miejska fontanna. Panie Robercie, to ja mam propozycję. Jak środki zdobędziemy, to razem odpalamy szampana przed urzędem. Ja nie chcę się odpalać, panie prezydencie, są bardziej godniejsi do tego. Znajdzie pan na pewno chętnych, ale liczę na to, że uda się to zrobić, uda się to przygotować. A myśli pan, że z tej radości na jednym szampanie by się skończyło? Panie prezydencie, ale tak na poważnie jak jesteśmy, czwarte klasy, pisaliśmy o tym całkiem niedawno, ale ten temat jakoś znowu powraca i dyskutuje się o tym, rodzice gdzieś tam dyskutują między sobą, zwłaszcza również w klimacie tego, co się... Problem polega na tym, że ta reforma no nie jest trafiona do końca, ja już mówiłem nie raz. Zobaczymy, jak to za kilka lat będzie oceniane, ale w chwili obecnej mamy nie tylko Kołobrzeg, ale cała Polska problemy z tym, że ponieśliśmy niemałe środki finansowe na to, żeby przygotować się i wdrożyć tą reformę. No niestety nie ma pokrycia finansowego z państwa. Wiem, że w ciągu 2 lat Poznań poniesie koszty na wysokości 30 milionów. Wiem, że Łódź chyba jest w sporze sądowym z ministerstwem, żeby odzyskać te pieniądze. To jest jedna sprawa. Ale najważniejszy to jest czynnik ludzki. To są nauczyciele, to są pracownicy tej szkoły, to są rodzice i oczywiście uczniowie. W gimnazjach się porobiło, co się porobiło, mianowicie no mniej jest dzieci, a w podstawówkach jest o wiele więcej. I padła propozycja od dyrekcji, poprzez nauczycieli, poprzez związki chyba nawet tamtych szkół i rodziców, żeby przejąć te gimnazja, gimnazjum numer 1, to jest w Porcie, gimnazjum numer 3, to jest na ulicy Okopowej, klasy czwarte z podstawówek. No to klasy czwarte, dyrektorzy, rodzice, uczniowie zaczęli od razu protestować i walczyć o to, żeby to nie było przymusowe absolutnie, bo ja to rozumiem, bo jeśli od pierwszej klasy dziecko jest w pewnym zespole, zaistniały tam, zafunkcjonowały tam przyjaźnie, układy koleżeńskie, przyzwyczajenie tego środowiska i przenosić na siłę, no to nie tędy droga. Dlatego też na ostatnim spotkaniu z dyrektorami powiedziałem, że takie możliwości już są, ale to absolutnie decyzja ma być rodzica z dzieckiem, a nie przymusem zarządzenia prezydenta. Nie wchodzi to w rachubę. Z tym, że też powiedziałem, że będzie to zgoda na organizację takiej klasy w tych 2 szkołach, kiedy będzie oddział liczył nie 8 osób, ale te 20 osób. Czas pokaże, jaka będzie decyzja i wola rodziców. A panie prezydencie, jak jesteśmy jeszcze przy temacie szkół, to tylko krótkie pytanie. Będą miejsca dla wszystkich w przedszkolach? Jak to wygląda? Bo nabór rusza. No ja myślę, że z tymi prywatnymi, które są, gdzie też dopłacamy nasze środki finansowe, będzie bardzo dobry poziom lokalizacji tych dzieci i umieszczania w przedszkolach. Kolejna sprawa to śmieci. Trwa dyskusja w Kołobrzegu, także na sesji Rady Miasta, dość gorąca. To taki gorący kartofel, którym się chyba mam wrażenie niektórzy przerzucają. To jest jak gdyby jedna kwestia. A no i do tego dochodzi jeszcze problematyka gmin, gdzie gminy mówią, że no zieleń miejska zdziera kasę. I na przykład Włodzimierz Popiełek mówi, że no się zastanawiali wójtowie nad powołaniem własnej spółki komunalnej, żeby obniżyć ceny za śmieci. To jest ich decyzja, niech powołują. Spółka komunalna Kołobrzeska nie jest spółką międzygminną, nie jest spółką powiatową, jest miejską. Ja powiedziałem w dniu wczorajszym, bo się też dowiedziałem, że wójtowie myślą na tym. Ja im życzę powodzenia i mają takie prawo, absolutnie. Nie kupują sprzęt, nie zatrudniają ludzi, a powiedziałem też swoim prezesowi, żeby już się skupiał bardziej na mieście Kołobrzegu, bo jest stworzona ta spółka dla Kołobrzegu, a nie dla powiatu czy ponad powiatu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zdziera pieniądze. To nie idzie o zdzieranie pieniędzy z tych gmin, tylko jeśli prezes słyszy, że ta spółka myśli o tym, żeby na pół roku podpisać, czy na rok czasu, czy na 2 lata, a prezes musi zakupić sprzęt, musi zakupić to i tamto, musi zatrudnić ludzi, to też nie będzie ryzykował zakupem sprzętu za kilkaset tysięcy jeden pojazd, żeby po roku, czy po pół roku, czy po 2 lat zmniejszyła mu się ilość odbioru tych śmieci, bo gmina sobie założy własną spółkę i dlatego no, musi gdzieś tam tą cenę regulować. Następna sprawa to, ja patrzę na nasz system śmieciowy, nie patrzę na gminy w powiecie, bo tam każdy wójt, każdy
burmistrz Gościna mają swoje kompetencje, swoje obowiązki, swoje przemyślenia. I nawet wczoraj byliśmy z moimi współpracownikami w Zieleni popatrzeć, jaki mają sprzęt, jak ten sprzęt jest przygotowany, jakie założenia, i rozmawialiśmy na ten temat. Rozmawialiśmy na wiele tematów związanych z tym, a szczególnie na temat wprowadzenia tych uchwał, które zostały przegłosowane przez radnych, gdzie tam się mówi, że miasto się będzie zajmowało poprzez te uchwały odbiorem i rozliczaniem deklaracji, jak i fizycznym rozliczaniem śmieci od niezamieszkałych. I też powiedziałem i mówię, proszę Państwa, że skończyły się już tak zwane żarty, bo jeśli ja wczoraj widziałem zdjęcia i to cały plik śmieci, które są deklarowane jako segregowalne, a są niesegregowalne, bo się płaci mniej, no nie będzie już takiej sytuacji. Będą urzędnicy, będą ze strażnikami kontrolowali niekiedy to, co się znajduje w zawartości śmieci, zgodnie z deklaracją, czy to jest segregowane, czy nie. Bo jeśli segregowane, to mówimy o kwocie 60 paru złotych, w przypadku niezamieszkałych mówię o największym pojemniku. A jeśli jest niesegregowany, to około 100 zł. No to ktoś, jeśli nie segreguje, to będzie płacił te 100 zł i będzie klarowność, jasność tego wszystkiego. A system finansowo się musi spinać, bo my jako miasto nie chcemy zarabiać na śmieciach, bo jeszcze ta ustawa nie pozwala, a jesteśmy zobligowani do tego, żeby ten system wdrażać i tak prowadzić, żeby jedna strona i druga miały się jak najlepiej. Panie Prezydencie, rozpoczyna się sezon piłkarski niedawno. Wygraliśmy 6-1, teraz przed nami mecz z GKS Tychy, całkiem nieźle nam idzie. A jak pan myśli, jak się zakończy? No w zeszłym roku też to nieźle szło i później to było pokazane na meczach ligowych, gdzie nasi nieźle się spisywali. Ja wierzę w to, że piłkarze i działacze dobry kierunek obrali. Jest pewna grupa młodych działaczy, którzy bardzo mocno się zaangażowali, i życzę im wszystkiego najlepszego, bo te życzenia moje, jak będzie wszystko najlepszego, to i my kibice, ja też jestem kibic i to taki zdecydowany, będziemy się cieszyli. Koszykówka, ciekawie. 10 miejsce w tym roku. Rozegrała ostatni mecz i wygrała jednym punktem, a no z takim faworytem zdecydowanym, który walczy o Ekstraligę. Ale też gratuluję tego wyniku i grajcie tak dalej ku radości naszych kibiców. Tylko no niestety, proszę Państwa, z budżetu miasta dajemy środki finansowe i to niemałe na koszykówkę, na piłkę nożną. No ale jak jest biletów sprzedane tylko na koszykówkę, bo takie informacje miałem, czy 70, to jest zbyt mało. Hala może pomieścić 1000 parę... To jest kwestia imprezy masowej. Ja wiem. Nie. No to niech przyjdzie 600-700, bo jeśli ktoś mówi z działaczy czy tam kibiców, koszykówka jest kochana w Kołobrzegu i nas 50, 60, 70 biletów sprzedane, o czym my mówimy? Bardzo proszę, zapraszam na koszykówkę kołobrzeską, bo jest na co popatrzeć. Zapraszam prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, dziękuję za spotkanie i dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze na rozmowę polityczną, bo taka nas czeka. A ja nie widzę problemu. Zapraszam na kanapę do naszej redakcji. Ja nie widzę problemu. Państwa, dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do widzenia i przyjemnego weekendu życzę. Kłaniamy się.